Cześć, witam na moim kanale Kosmonautów i Kosmonautki. Na początek zachęcam do subskrypcji kanału i followa na Twitterze, a także zapraszam do grupy na Telegramie. Link do grupy znajdziesz na profilu na Twitterze. I dzisiaj mam dla Was projekt Nexo. To nie jest projekt związany stricte z Kosmos Ekosystemem. Natomiast pośrednio troszkę tak, i zaraz wyjaśnię dlaczego. Wiecie, że rynek teraz troszkę chimeryczny jest, te tokeny nam troszeczkę spadają. No to ja szukam też jakiejś dodatkowej formy zarobku. Gdzie mam tak zwane pewniaki, no i tutaj można platformę Nexo do tego wykorzystać. Tutaj, robiąc depozyt na 100 dolarów, otrzymamy 25 dolarów. Trzymamy środki przez 30 dni i otrzymujemy 25 dolarów. I czym ta, czym ta platforma w ogóle Nexo jest, żebyśmy też jakąś świadomość mieli, słuchajcie. To jest, moi drodzy, jedna z największych instytucji finansowych, jeżeli chodzi o kryptowaluty. Tak jak tutaj widzicie ma, mają zaufanie już 4 milionów, dołączyło do nich 4 miliony użytkowników, wyjście do 40 walut fiducjarnych typu na przykład USD czy Euro. Mamy tutaj dwie, pod 200 jurysdykcji już podpadają, no i mają śledzeni są przez około 300 tysięcy osób. Tutaj moi drodzy możecie sobie popatrzeć jeszcze też na strategiczne partnerstwa jakie mają tutaj widzimy że jakieś szwajcarskie słuchajcie fintechy też są zaangażowane w ten projekt projekt jest mega mocny od jakiegoś czasu jest na rynku jak sobie zerkniemy tutaj moi drodzy na, na CoinGecko na ich token on w tej chwili stoi po 2.46 i mniej, mniej więcej utrzymują tą cenę w takim gdzieś w pułapie z lekkimi wzrostami. Tak ja sobie tutaj ustawiłem na rok czasu. Mamy tu 2,19, słuchajcie, 1,47, Tu jakieś spadki było 1,60, potem były dosyć mocne wzrosty na 3,29. No i teraz powyżej tam tych 2 dolarów się spokojnie utrzymuje all time low był na poziomie 004, all time high był na poziomie aż 4 dolarów. Także tak to wygląda. No i tutaj jeszcze jak sobie tą, na tą platformę już potem zadziałamy na niej, mamy możliwość, słuchajcie, zamówienia karty ich Nexo. Tutaj ona funkcjonuje pod Apple'a, pod Google'a, można fizycznie sobie tą kartę zamówić. Ja ją będę zamawiał, będę próbował w osobnym materiale później, gdzieś za jakiś czas nam nagram, jak to wygląda. Do czego można by było to porównać? Moi drodzy, no na przykład do Celsjusza można by było porównać. Sprawdzimy, zweryfikujemy, dlaczego wybrałem tą platformę. Ano chcę, słuchajcie, sobie część swoich stablecoinów trzymać na tej platformie z uwagi na to, że mam tutaj stały, pasywny dochód. To nie będą jakieś duże sumy, ale raz w miesiącu, czy raz na dwa tygodnie jakieś takie cykliczne przelewy po 20 czy po 10 dolarów, gdzieś tam jakieś zyski pewnie sobie będę tutaj alokował i to będzie mój jakiś tam stały dochód, żeby w tych stablecoinach Otrzymać. No i tutaj, moi drodzy, co trzeba by było zrobić, żeby yy, można było wykorzystać ten bonus, o którym jest mowa, czyli 25 dolarów. Link macie pod moim filmem. Link będziecie mieli do tej platformy również na profilu na Twitterze. I z tego linku, jak się zarejestrujecie, to jest możliwość właśnie tych 25 dolarów otrzymania. Trzeba wpłacić 100 dolarów i to 100 dolarów trzymamy przez 30 dni. Później można sobie to wszystko wy. Płacić, ten bonus będzie uwalniany, no i tak to będzie wyglądało. No i teraz, ponieważ są różne kryptowaluty tutaj, to warto moim zdaniem wpłacić to w stablecoinie, ale te stablecoiny wiemy, że przelew tych stablecoinów po sieci Ethereum byłaby dla nas za droga, więc jest pewne rozwiązanie i zaraz Wam pokażę jakie. Natomiast jest również tutaj dostępny atom, ale okazuje się, że jeszcze nie można przelewać tego atoma bezpośrednio z portfela. Dlatego i potem bym sobie zamienił, gdyby taka możliwość była, to bym sobie przelał, zamienił sobie na stablecoin i te stablecoiny tutaj trzymał. Ale nie ma takiej ścieżki, więc rozwiązaniem jest inna ścieżka. Wybranie, słuchajcie, na przykład USDC. Ja sobie tutaj to USDC wybrałem i przelałem kwotę powyżej 100 dolarów i będę tutaj już działał, żeby ten bonus dla mnie zleciał. I teraz, jakie kroki, zanim przelejemy, musimy zrobić? Ja już wchodzę, słuchajcie, na profil tutaj. I już Wam pokazuję. Weryfikacja mailowa, no to najprostsze, co możemy zrobić. Uzupełnienie pewnych danych, które są wymagane na tej platformie, to też możecie zrobić bez niczego. Natomiast trzeci krok, no to jest ta weryfikacja KYC. Żeby później można było jakiekolwiek dodatkowe operacje robić, no to trzeba się niestety zweryfikować tutaj po KYC. No ale to wiecie, z wszystkimi tymi projektami tak to wygląda. Nie ma tutaj ścieżki takiej, żeby później ewentualnie wychodzić wychodzić, słuchajcie, czy do Fiatów, czy do różnych kryptowalut, jednak to KYC jest, no, ale myślę, że to nie powinno sprawić Wam problemu. Tutaj uwaga tylko o tą weryfikację, ponieważ ja tą platformę robiłem jakiś czas temu już i potem ją zamroziłem, zawiesiłem, bo nie chciała mi ta weryfikacja przejść z uwagi na to, że ja miałem stary telefon. Okazało się, że proces weryfikacyjny zatrzymał się u mnie na poziomie skanu twarzy, bo tam jest skan twarzy, tak sobie to wymyślili, a aplikacjami aplikacja mi odrzucała. I teraz wróciłem z powrotem do tej platformy z nowym telefonem, i w nowym telefonie już mi ta weryfikacja przeszła. Ale jeszcze druga uwaga: pokazał się komunikat, że weryfikacja w ciągu godzin, tam paru godzin, maksymalnie do jednego dnia roboczego. Okazało się, że w moim przypadku akurat trwało aż chyba 4 dni, co byłem mocno zaskoczony. Myślałem, że już w tej, w tej weryfikacji nie przejdę. Ale w końcu przeszedłem. Pewnie z uwagi na to, że to konto miałem troszeczkę zamrożone, nie korzystałem przez dłuższy okres czasu, ta weryfikacja być może z uwagi na to troszkę dłużej trwała. Więc mamy zrobione to, co powinniśmy mieć zrobione czyli tą weryfikację przejdziemy, czekamy, jak już nas tutaj odhaczy w tych trzech punktach. No i kolejnym krokiem jest właśnie przelanie, zrobienie depozytu. No i teraz, zanim jeszcze ten depozyt zrobicie, to kliknijcie sobie tutaj, jak jest bitcoin w top-up po kliknięciu w to w top up to tutaj pojawi się moi drodzy taki panelik którym dodajecie sobie Google Authenticator czyli 2FA i możecie wtedy już bezpiecznie na tej platformie działać tak żeby tutaj później nie było jakiś problemów to to 2FA sobie dodajecie i jest sprawa załatwiona wtedy już macie wszystkie funkcje tutaj dostępne no i teraz następnym krokiem jest przelanie tego USD Coina dlaczego ja go wybrałem ten USD Coin co ciekawe można go przejść po sieci Ethereum, co wiemy, że jest bardzo drogie, ale jest możliwość przelania po poligonie, po Maticu i to już jest mega, mega tanie. Możecie to sobie zrobić na przykład przelewanie z Binance'a na tą platformę, ale ja zrobiłem to troszeczkę inaczej, znowu jak, z, jak zwykle sprytny miś tutaj nie śpi, chcemy skorzystać jeszcze z czegoś dodatkowego, że tak powiem, no i ja sobie wymyśliłem, a to użyjemy sobie Rango. Niech mi to Rango jeszcze tam po drodze jakiegoś airdropa da? No, i ja sobie tutaj, słuchajcie, z Osmosis 105 USD przelałem sobie, słuchajcie, na portfel MetaMask na sieć Polygon USDC. No, bo tam to właśnie tak nam pokazuje, że jest taka możliwość. No, i tak zrobiłem. Tu się przy okazji wykorzystały trzy portfele, aż czyli mam wykorzystany, moi drodzy, portfel Cap, portfel Terra Station i portfel MetaMask. Myślę, że takie operacje też działam w przyszłości na tym airdropie o Rango, mogą być zaliczone. No i finalnie jak widzicie tutaj ze 105 dolarów Rango mi policzyło dolarka i 20 centów. Ale ja sobie to na procentach tutaj na tej platformie spokojnie odrobię. No i już jak miałem na portfelu Metamask to mogę to przelać. Teraz taki tip, ponieważ możecie się gdzieś tam zagubić po drodze, czy nie wiecie co zrobić. To słuchajcie, jak macie portfel Metamask i macie dodaną sieć poligona, tak? to wtedy, gdyby nie wyświetlał Wam się USD Coin, bo przelali, przeliście, gdzie są moje pieniądze, gdzie są moje środki. No może macie niedodanego USD Coina, to wchodzicie na CoinGecko wtedy. I tutaj są takie trzy kropki. Obok adresu tutaj są takie trzy kropki. Jak to rozwiniecie, to zobaczcie, tu jest sieć poligon i można tego liska i wtedy Wam się add to Metamask. Dodaje Wam się ten USD Coin, tak jak go Wy macie wybranego, musicie tutaj mieć USD Coina. Dodajecie do Metamaska, a wtedy już na Metamask jak ja sobie wejdę, to wam pokażę od razu. Jeżeli korzystalibyście z tej drogi, no bo możecie przelewać z Binance'a bezpośrednio, prawda? No to ma tutaj USD Coin'a, tak? Ten USD Coin mi się tutaj wyświetla i wtedy stąd już mogę sobie zrobić wyślij i wysyłam sobie na ten adres, który mi się tutaj słuchajcie wygeneruje. Jak sobie wejdziecie w top up, jestem w USD Coin'ie, klikamy tutaj w top up, wybieracie słuchajcie sobie tutaj Poligon, to wygeneruje Wam się wasz adres na tą stronę i kopiujecie go w Metamasku i przesyłacie sobie te środki. No i one docierają po chwili, tam chyba około 5 minut, zanim się po odświeżeniu strony one dotarły. No i to jest w zasadzie wszystko. Jeszcze zobaczę sobie, czy to już tutaj przeszło. No mam. I mam słuchajcie. Yy, gdzie to jest Exchange? A tu robię sobie jeszcze, moi drodzy, wymianę. Czekam na ten bonus, on się powinien wkrótce wyświetlić. U niektórych, widziałem, po paru godzinkach przychodzi, ale powinien ten bonus się tutaj wyświetlić. Ja skorzystałem jeszcze z takiej jednej funkcji. Zaraz Wam pokażę. Ponieważ te procenty tutaj, na które są, USD Coina, tu można delikatnie sobie je zwiększyć. Tak? Tutaj są różne, że tak powiem, poziomy. To nie jest jakieś yy, y, 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 drogie y, y, zwiększenie. Tutaj sobie możemy wejść. Tutaj macie tą podstawową funkcję, jest, zarobki są na poziomie kilku procent, ale można sobie słuchajcie, tutaj, trzymając tokeny Nexo, odblokować inne też warianty. Tak? Tutaj chyba 0,5 Nexo mnie to kosztowało, a tutaj 0,2 Nexo. Natomiast tego nie kupuję fizycznie, tylko potrzebny jest token na tej platformie, żeby było przytrzymać. Można jeszcze tutaj wejść w Settings, jak sobie wejdziecie w, w opcję Settings, to słuchajcie, możecie wybrać w czym chcecie zarabiać, albo w tokenie tutaj bezpośrednio w tym, którym trzymacie, to są te procenty, ale one są wtedy mniejsze, albo ustawiacie sobie właśnie tak jak ja to zrobiłem, to nie jest obligatoryjne, możecie sobie to wybrać lub nie, wybrałem, że chcę zarabiać w tym tokenie NEXO, tak? No i tak to na razie zrobiłem, ja to będę weryfikował, sobie sprawdzał jak to działa, ile zarabiam, później jeszcze jak tą kartę zamówię, to zobaczymy, przy okazji jakichś cashbacków, może też czy w tym tokenie się w miarę dobrze tutaj zarabia. Gdyby, wam nam, gdyby mnie nie odpowiadało, czy wam nie odpowiadało, można wrócić do zarobków tych stałych, do tej kryptowaluty, która jest umieszczona na koncie. Na razie poluję na bonusa. Jak bonus mi spadnie, to dam wam znać, jak to się zachowało, a później po zamówieniu karty także wam dam znać, jak to wyglądało. No i tak jak widzicie, tutaj mam. Przelejcie sobie ciut więcej. Ja przelałem tam najpierw 105, ale potem dolałem, żeby kupić sobie jeszcze te, te tokeny Nexo. Ja tutaj jeszcze sobie może ustawię. O, kupiłem sobie, słuchajcie, tam 5 sztuk tych Nexo. Tak, żeby, tak jak mówię, te, te levele, trzymając ten token na platformie, to ten level się Wam jak gdyby podnosi. To nie musicie tego mieć. Wtedy macie ciut mniejsze procenty, a tak macie, że tak powiem, pełny kapitał wykorzystany. No i moim zdaniem. Warto zadziałać, skoro ten rynek tak troszeczkę nam źle się zachowuje, to szukamy jeszcze jakiejś dodatkowej formy zarobku i ściągamy to, co się da, a tak jak ja mówię, testuję tą platformę. Słuchajcie, co jakiś tam czas będę wam wrzucał i zdawał relację, jak to wygląda, a za pół roku sprawdzę, czy to w ogóle było warto tutaj trzymać, ale dla mnie to jest opcja taka, że jednak w stablecoinach trzeba jakąś kryptowalutę, trzeba jakieś zyski trzymać i realizować. W tych stablecoinach sobie trzymać, niech one sobie tam nam pasywnie zarabiają. A tutaj w tym przypadku akurat w tokenie Nexo, ale zawsze ta waluta, jeżeli chodzi o stablecoin, jest zablokowana i nie mamy spadku kapitału. tak? Także tak to u mnie będzie wyglądało. No i link będziecie mieli pod filmem, i link na profilu u mnie na Twitterze. Korzystacie, dostajecie bonus i działacie. No i tyle z mojej strony. Zapraszam serdecznie do kolejnych materiałów. No i do zobaczenia w następnym odcinku. No i to wszystko. Dzięki. Cześć.